Cześć! Dziś pokrótce rzucimy okiem na foteliki marki Hamax, które są dostępne w ofercie naszego sklepu. Przede wszystkim wyróżniają się fajną jakością, są dostępne w wielu różnych wersjach oraz pasują do znacznej większości rowerów dostępnych na rynku. Zobaczcie sami! Na początku omówimy sobie modele, które możecie zobaczyć tutaj przed nami. Po mojej prawej stronie jest to fotelik dedykowany do montażu na bagażniku. Jest to model Hamax Zenit Relax. Wyróżnia się on bardzo prostym mocowaniem, które jest zarówno też bardzo skuteczne, oraz możliwością pochylenia całego korpusu, tak abyśmy dziecko mogli ułożyć w pozycji półleżącej, jeśli jest na przykład troszeczkę zmęczone i zaczyna nam przysypiać. Kolejnym z fotelików jest najprostszy model mocowany na ramę, jest to Hamax Kiss. Wyróżnia się inną konstrukcją skorupy oraz inną wyściółką, a także zastosowanymi innymi pasami w porównaniu do modelu, który widzieliśmy odrobinkę wcześniej. Kolejnym z fotelików, który widzimy zaraz obok, jest model Hamax Siesta. Korpusem porównywalna jest to wersja do fotelika Zenit. Też jest wyposażona w regulację pochylenia, więc możemy tutaj zadbać bardziej o wygodę. Ma więcej możliwości co do regulacji pasów, co do jego poziomów oraz fajniejsze rozpięcia, a także centralkę mocującą blokowaną kluczem, której nie miała poprzednia wersja, więc możemy go dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą. Wersją ostatnią, którą mamy najbardziej po lewej stronie, jest Hamax Cares. To jest wyższa wersja fotelika, jest z korpusem jeszcze wyższej jakości. Wyróżnia się on lakierowanym materiałem, nie tylko matowym, regulacją podparcia całego oparcia pleców dziecka, pasami z kilkupunktową regulacją oraz także regulacją pochylenia i centralką blokowaną kluczem. Maksymalne obciążenie każdego z tych fotelików to 22 kg niezależnie od typu mocowania, więc jeśli mamy fotelik czy bagażnikowy, czy na ramę, ta wartość będzie taka sama. Jak zerkniemy na fotelik mocowany na bagażnik, mamy tutaj konsolę, która przykręca go do bagażnika. Jest ona bezpieczna, gdyż musimy solidnie wcisnąć, żeby ją w ogóle wyregulować, więc dziecko samoczynnie na pewno tego nie zrobi. Fotelik z taką wersją mocowania nakładamy na element konstrukcyjny bagażnika, tak aby stabilnie siedział na nim oraz rozpoczynamy jego skręcanie. Gdy już dokręciliśmy swój fotelik do bagażnika, przechodzimy do jeszcze jednego mocowania. Z przodu znajdziemy dodatkowy pas, który musimy przypiąć do elementu konstrukcyjnego roweru, więc przeplatamy go najlepiej przez ramę oraz mocno spinamy. Mamy już ze sobą montaż fotelika na bagażniku. Zobaczmy teraz, jak to się robi w przypadku fotelika mocowanego do ramy. Jeśli rozpakujemy już nasz zestaw, znajdziemy tam trzy główne elementy, czyli centralka mocująca, którą przykręcamy na rurę podsiodłową ramy, pałąk, który wynosi nam fotelik nad koło. Jest to podstawowy pałąk dostępny przy każdym foteliku i dedykowany do większości rowerów. Jednak w niektórych przypadkach, gdy mamy nietypową lub niską ramę, musimy zastosować taki pałąk akcesoryjny, który wyżej wyniesie nam fotelik w celu uniknięcia obijania całej podstawy około roweru. Oraz ostatni z elementów, czyli fotelik z miejscem na mocowanie. Przejdźmy do montażu. Centralkę po wyjęciu klucza mocujemy na rurze podsiodłowej jak najwyżej do spawu. Jak już zamontowaliśmy nasze mocowanie na rurze podsiodłowej, przejdźmy do porównania dwóch pałąków dostępnych w ofercie. Klasyczny z nich. Jak wprowadzimy go w centralkę, ma tutaj kilka centymetrów zapasu, jednak przy niskiej ramie i bardzo dużym kole, na przykład w MTB na 29 cali, będziemy potrzebowali pałąku akcesoryjnego, który po wprowadzeniu w centralkę zapewni nam tutaj dużo większą przestrzeń i zniweluje to, że uderzymy fotelikiem w koło. Ostatnią rzeczą, która została nam do montażu, jest przytwierdzenie pałąku do korpusu fotelika. Żeby to zrobić, musimy wyjąć dodatkowe zabezpieczenie. Następnie przez otwory konstrukcyjne przekładamy powoli pręty fotelika, tak aby platforma trafiła nam w odpowiednie miejsce. Tutaj dodatkowo możemy regulować wysunięcie fotelika względem całego roweru. Jak już znajdziemy sobie odpowiedni punkt, w którym chcemy, żeby fotelik się znajdował,
przesuwamy z powrotem całą blokadę do kliknięcia. To zapewni nam bezpieczne połączenie tutaj. Gdy już przymocowaliśmy nasz pałąk do fotelika, zostaje nam go wprowadzić do centralki mocującej w rowerze. Także pręty wprowadzamy w dedykowane otwory do wyraźnego kliknięcia, tak aby fotelik był stabilny. Po czym możemy wyregulować, tak jak w przypadku tego modelu, oparcie, odpinając tutaj blokadę i przesuwając je góra-dół, tak aby uzyskać optymalne pochylenie i podparcie pleców dziecka. Kolejnym z elementów, który możemy wyregulować do wzrostu dziecka, są podstopnice. Więc tutaj w tym przypadku regulujemy góra-dół odpowiednio do wzrostu dziecka i zapinamy je z tyłu. Żeby uzyskać najwygodniejszą pozycję dla dziecka, możemy też skorzystać w tym modelu z regulacji pochylenia oparcia. Fotelik na całej konsoli wychyla się do pozycji półleżącej, więc możemy wykorzystać bardzo różne pozycje, żeby było najwygodniej. Pokrótce przedstawiliśmy Wam ofertę fotelików marki Hamax, dostępną na naszej stronie internetowej rowerzysta.pl. Po więcej szczegółów oraz więcej modeli zapraszam do naszego sklepu internetowego. Tam każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Do zobaczenia następnym razem.